Bardzo dziękuję za zaproszenie, aby przemówić na tym spotkaniu. Wszyscy słyszeliśmy o sekularyzacji Europy oraz Zachodu. Przypuszczalnie niektórzy z nas byli w krajach zachodniej Europy, biorąc udział w mszy świętej, gdzie tylko garstka starszych pań siedzi w ławkach, lub też widzieli kościoły, które zostały zmienione na dyskoteki, pizzerie czy też hotele. Wszystko inne, ale nie kościół, dla którego zostały te miejsca stworzone. W wiekach średnich kościół katolicki w Magrebie był bardzo silny w dzisiejszej Algierii. Dzisiaj taki kościół zniknął. Na nieszczęście jest to możliwe, że to samo może zadziać się dla kościoła w Europie i innych krajach Zachodu. Sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest również bardzo trudna. Dziś 35% amerykańskich milenialsów, tych, którzy urodzili się między latami 80 a 90, twierdzi, że nie ma religii. Barack Obama, ktoś, kto jest tak przeciwny życiu, rodzinie, wartościom chrześcijańskim, był prezydentem przez dwa okresy, pokazał też ogromną zmianę w Stanach Zjednoczonych. Niekoniecznie musimy uważać to za coś, co może się zadziać, bo nasz głos może być słyszany, może mieć wpływ na społeczeństwa. Papież Benedykt XVI miał wizję Kościoła na Zachodzie jako tej kreatywnej mniejszości, zgodnie z tym, co mówił Arnold Scombie. Ta mniejszość kreatywna zmienia historię. Moim zdaniem są dwie rzeczy, na których należy na Zachodzie się skupić. Po pierwsze, mamy takiego drzemiącego giganta na Zachodzie. Ten gigant to większość ludzi, chrześcijan w Europie. W dalszym ciągu chrzczą dzieci, identyfikują się z chrześcijaństwem. Naturalnie są mało aktywni, ale w dalszym ciągu na swój sposób są chrześcijanami. Identyfikują się w ten sposób. Należy więc wykorzystać tego śpiącego, drzemiącego giganta, bo ten maleje. Podczas spisu powszechnego w Wielkiej Brytanii 70% obywateli identyfikowało się z chrześcijaństwem. 10 lat później 60%, ale dalej jest to większość i musimy w jakiś sposób obudzić tę większość, sprawić, że stanie się jeszcze bardziej aktywna. 300 milionów w Europie, 80 w Stanach Zjednoczonych katolików to większość. To mogą być nasi alianci, mogą być aktywni. A zatem moim zdaniem musimy pracować nad inicjatywą nowej ewangelizacji. Rzeczy, które przychodzą nam do głowy, doskonałe. W Wielkiej Brytanii Kościół Anglikański uruchomił inicjatywę Wracamy do Kościoła w niedzielę. Anglikanie zostali zachęceni do tego, żeby zapraszać niepraktykujących przyjaciół na spotkania w niedzielę, co przełożyło się na duży sukces. Ten sam pomysł został podchwycony przez Amerykanów. Polska po Światowym Dniu Młodzieży ma inicjatywy w małych miasteczkach, gdzie tylko 10% chodzi w niedzielę regularnie, co nawet na polskie standardy jest bardzo małą ilością. W tej miejscowości ksiądz stworzył takie pogotowie, które jest wykorzystywane jako narzędzie przyciągania ludzi na niedzielne msze, do spowiedzi, na aktywowania tych chrześcijan, którzy nie praktykują wiary. Sprawia, że myślą o swojej wierze. Te inicjatywy są cudowne. Musimy zacząć na poziomie lokalnym. Mamy przyjaciół, mamy członków rodziny, którzy może nie chodzą do kościoła. Próbujemy ich zapraszać na msze, na spotkania religijne, jeśli nie są katolikami, na inne wydarzenia związane z religią. Zapraszamy do oglądania filmów, do rozmowy na temat wiary. Może podsuwamy dobre książki do przeczytania. Powinniśmy zacząć od samych siebie.
zapraszając kogoś ponownie do tego, by przychodził do kościoła, to może przełożyć się na ogromny wpływ. Powtórę, musimy angażować się konstruktywnie we współpracę z światem sekularyzowanym. Musimy sprawić, że nasz głos będzie słyszany. Musimy stać się tą kreatywną mniejszością, o której mówił Benedykt XVI. Aby zrobić to efektywnie, musimy w pełni przeżywać swoją wiarę. Musimy w rzeczywistości próbować żyć po chrześcijańsku. Nie tylko być chrześcijaninem z nazwy. Dla przykładu sławny polski ksiądz, filozof Józef Tischner powiedział, że nikogo wcześniej nie spotkał, który by stracił tak wiarę po przeczytaniu Marksa czy Lenina, ale stracił wiarę po pogaduszce ze swoim proboszczem. To jest bardzo prawdziwe stwierdzenie, ponieważ kiedy ludzie widzą, jak jesteśmy hipokrytami, mówiąc, że jesteśmy chrześcijanami, możemy ich odstraszyć. Irlandia jest tutaj doskonałym przykładem. 90. lata, nie tak dawno, pewnie był to najbardziej katolicki kraj w Europie. Teraz Kościół w tym kraju jest w głębokim kryzysie. Wszystko zderzyło się z tym faktem, że w latach 90. pojawiło się wiele skandali z księżmi, z zakonnicami. Naturalnie media wykorzystały te skandale, aby osłabić kler. W rzeczywistości jednak księża, zakonnice czyniły zło, co sprawiło, że wielu Irlandczyków odwróciło się od Kościoła. Nie wolno nam tego robić. Musimy żyć naszą wiarą. Sławny pisarz Hesse, Stephen Wolf, zainteresował się religijnością na wschodzie. Powiedział kiedyś, że nie ma lepszego systemu etycznego niż chrześcijaństwo, ale tylko wtedy, gdy się nim żyje, a nie tylko głosi. To należy nam robić. Jezus mówi nam, że powinniśmy uczyć maluczkich, powinniśmy uczyć, czym jest nasza wiara, bo jest mnóstwo stereotypów, mitów o katolicyzmie. Powinniśmy czynić wysiłki, aby uczyć innych ludzi. To odnosi się również do historii Kościoła. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscy możemy dopuszczać złych rzeczy. To prawda, ale ludzie słyszą tylko o inkwizycji, o wyprawach krzyżowych, a nie słyszeli tymczasem, chyba że poza Polską, o ogromnej roli, jaką odegrał Kościół katolicki w stworzeniu Solidarności i obaleniu komunizmu. Historyk z Yale powiedział, że w chwili, gdy Jan Paweł II ucałował ziemię na lotnisku w Warszawie, to był początek upadku komunizmu, ale są jeszcze inne liczne przykłady. W wiekach średnich Kościół katolicki był tym, który tworzył pierwsze domy dla osób biednych, sierocińce i inne instytucje pomocowe. To jest część Kościoła katolickiego, jedno historii. Trzeba więc o tym uczyć ludzi. Podobnie, tak jak pan Wetrowski mówił o uczeniu aborcji, my powinniśmy uczyć o historii Kościoła, bo ludziom brakuje informacji. Trzeba nam również tworzyć efektywne lobby, think tanki, które pozwolą pomóc ludziom, którzy są chrześcijaninami, którzy są naturalnymi liderami, aby startować w wyborach, aby pracować jako dziennikarze. Musi być nasz głos słyszany. Nie możemy ograniczać wiary tylko do niedzielnej mszy świętej. I na koniec chcę jeszcze omówić jedną kwestię, która wydaje mi się bardzo ważną, a wspominał już wcześniej pan Wesołowski. Matka Teresa ostatnio została ogłoszona świętą. Powiedziała, że aborcja jest jednym z największych zagrożeń, bowiem jeżeli matka pozwala na odebranie życia swojemu dziecku, co może powstrzymać kogoś obcego?
Ważne jest, aby chrześcijanie nad tym pracowali, ucząc tych z innych religii, osoby niewierzące, dlaczego aborcja jest takim złem. Nie jest to tylko kwestia dogmatów religijnych, jest to kwestia praw człowieka. Zatem należy uczyć ludzi o naszej wierze. Kościół bardzo często był w awangardzie w wieku XVI, kiedy Hiszpanie przybyli do Ameryki, pojawiła się bulla ekskomunikująca ludzi, którzy dopuszczali się aktów niewolnictwa. Kościół w pełni uznał osobowość ludzką każdego człowieka. Dziś tym problemem jest aborcja. Może media, może niektórzy liderzy polityczni nie rozpoznają człowieczeństwa tych dzieci nienarodzonych. Dziś uznaje to Kościół i miejmy nadzieję, że Kościół będzie je uznawał. Dziękuję i niech to będzie dla nas przyjemny dzień.